Kolejne dwa tygodnie za nami, a więc czas na nowości w ofercie Militaria.pl. Zaczynamy od noża, oto nóż survivalowy Drop Forget Bowie z firmy Cold Steel. Jest to masywny nóż wykonany z jednego kawałka stali 52-100, która charakteryzuje się odpornością na uszkodzenia. Ostrze zostało wyprowadzone szlifem pełnym płaskim, co gwarantuje doskonałe właściwości tnące. Dzięki swojej wytrzymałej konstrukcji nóż świetnie sprawdzi się do prac, na przykład podczas organizowania sobie obozowiska. Nóż posiada ergonomicznie wyprofilowaną rękojeść, która została wykonana z tworzywa sztucznego imitującego róg jelenia. Mamy tu obustronny jelet, który zabezpiecza dłoń przed ześlizgnięciem się na ostrze podczas pracy. W komplecie z nożem otrzymujecie kaburę wykonaną z tworzywa Secure X, dzięki której przytroczycie nóż do pasa bądź ekwipunku. A teraz latarka Freyr 4 Colors od firmy Olight w limitowanej wersji Orange. Jeszcze raz, bo za bardzo telepię. A teraz latarka Freyr 4 Colors w limitowanej wersji Orange od firmy Olight. Freyr to znany Wam model latarki Olight, która świeci z maksymalną mocą 1750 lumenów i ma zasięg aż 360 metrów. Korpus latarki, jak to Olighta, został wykonany z aluminium lotniczego i pokryty jest twardą anodyzacją typu trzeciego. Latarka została wyposażona w 3 dodatkowe diody pomocnicze, oferujące światło czerwone, zielone oraz niebieskie. Latarka wyposażona jest w 2 włączniki, boczny, a także tylny. Rozwiązanie takie jest bardzo przydatne do sygnalizacji. W komplecie z latarką znajdziecie wygodną kaburę do jej przenoszenia, a także nakładkę sygnalizacyjną. Dzięki zastosowaniu O-ringów latarka posiada normę szczelności na poziomie IPX8. Dla miłośników czarnego prochu mamy taką oto propozycję. Jest to rewolwer Pieta Remington New Texas Buffalo. Pieta Remington New Texas Buffalo to czarnoprochowy rewolwer sześciostrzałowy, który strzela kulami w kalibrze 44. Oczywiście jako rewolwer czarnoprochowy jest ładowany odprzodowo. Okładziny rękojeści wykonane są z drzewa orzechowego. Rewolwer wyposażony jest w pobojczyk, czyli tzw. stempel, który znajduje się pod lufą i ułatwia umieszczenie kul w bębenku. A jeśli bardziej interesuje Was broń czarnoprochowa, link do naszego filmu o tej tematyce znajdziecie pod tym wideo. Kolejna nowość to dalmierz laserowy Bushnell Prime 1300. Jest to niewielki poręczny dalmierz, który oferuje pomiar z dokładnością od 1 do 1189 metrów. Dalmierz został wyposażony aż w 3 siatki celownicze. Mamy tutaj kilka zaawansowanych technologii: ARC, Exo Barrier Protection czy Brush and Bullseye. Dalmierz spełnia normę wodoszczelności IPX4. W komplecie z dalmierzem otrzymujecie taką oto wygodną kaburę do przenoszenia urządzenia na pasie. No i czas na spodnie, oto model Lycos Ranger z firmy Pentagon. Lycos wyposażone są aż w 10 kieszeni. Mamy tutaj m.in. 2 boczne kieszenie cargo oraz 2 frontowe kieszenie cargo, wszystkie zamykane na klapę z rzepem. Spodnie zostały uszyte z materiału będącego mieszaniną poliestru i bawełny. Tkanina ta jest lekka, a także szybko schnąca. W tym modelu zastosowano splot typu ripstop. Rozporek zapinany jest na zamek błyskawiczny YKK, a nad rozporkiem znajduje się zatrzask prym. Spodnie idealnie sprawdzą się do turystyki, bushcraftu, jako spodnie taktyczne, a także do użytku codziennego. Były długie spodnie to czas na krótkie, oto shorty Vintage Survival z firmy Miltech. Są to wygodne shorty, które są inspirowane amerykańskimi klasycznymi spodniami wojskowymi. Zostały uszyte z wysokogatunkowej bawełny, materiał został postarzony, co nadaje całości stylu vintage. Shorty zostały wyposażone aż w 8 kieszeni. Spodnie zostały zaprojektowane z dbałością o szczegóły i gwarantują wysoką wytrzymałość w każdych warunkach. W komplecie ze spodniami otrzymujecie wygodny, klasyczny, bawełniany pasek. No i na koniec koszulka Outsider firmy Tigerwood. Jest to koszulka z krótkim rękawem wykonana w 100% z bawełny. Luźny krój nie ogranicza swobody ruchów, miękki ściągacz wokół szyi zabezpiecza przed powstawaniem otarć i zbytniemu naciąganiu się materiału. Na piersiach znajduje się niezbędnik survivalowy oraz duży napis Outsider. Ta koszulka to fajna propozycja zarówno na wyprawy, jak i do miasta. To tyle na dziś, a ja oczywiście zapraszam Was na nasze media społecznościowe. Odwiedzajcie nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter. Do zobaczenia!